Bardzo dziękuję. Chciałem bardzo podziękować organizatorom konferencji za zaproszenie. Szanowni Państwo, jakie kryteria muszą być spełnione, ażeby dane terytorium było uznane za państwo? Trudno sobie wyobrazić niepodległy kraj bez terytorium, ludności oraz suwerennej władzy. Dwa pierwsze elementy, terytorium i ludność, nie podlegają dyskusji. Ale problem pojawia się przy trzecim. Czym jest suwerenność? Jeśli przyjmiemy najprostszą z możliwych definicji, że kraj jest suwerenny, jeśli nie podlega władzy innego kraju, to trudno byłoby do tej grupy zaliczyć, zależne od ZSRR, tak zwane państwa demokracji ludowej, szczególnie w okresie stalinowskim. Z drugiej strony społeczność międzynarodowa uznawała te kraje za podmioty prawa, czego wyrazem było między innymi ich członkostwo w ONZ. Również dzisiaj można wskazać państwa, które są uzależnione od silniejszych sąsiadów. Niektóre dobrowolnie godzą się na powierzenie części uprawnień na rzecz innego państwa. W tej grupie są m.in. Liechtenstein, Monako czy Wyspy Marszala. Współcześnie duże znaczenie ma jeszcze jeden czynnik. Jest nim uznanie międzynarodowe. Wprawdzie nie jest ono warunkiem koniecznym, ażeby państwo istniało, ale w praktyce ma bardzo duże znaczenie. Brak uznania to brak możliwości prowadzenia efektywnej polityki zagranicznej. Brak możliwości zrzeszania się w organizacjach międzynarodowych, a także stała groźba interwencji zbrojnej ze strony innego kraju pod pretekstem przywrócenia spokoju. Co gorsza, brak będzie podstaw prawnych, by w razie zagrożenia takiego nieuznawanego kraju społeczność międzynarodowa mogła mu przyjść z pomocą. Nie zmienia to jednak faktu, że państwa nieuznawane istnieją i mają szereg atrybutów państwowości, jak parlament, rząd czy wojsko. Obecnie do państw nieuznawanych bądź o uznaniu szczątkowym zalicza się 10 jednostek politycznych. Można je znaleźć w różnych częściach świata, ale trudno nie zauważyć, że w większości znajdują się na terenach posowieckich, a cztery z nich wyłoniły się w momencie, gdy rozpadał się ZSRR. To jest Abchazja, Górski Karabach, Osetia Południowa i Naddniestrze. Dwie dalsze jednostki, Republiki Doniecka i Ługańska, także położone są na obszarach dawnego ZSRR, ale pojawiły się 20 parę lat po jego rozpadzie, w zupełnie innych uwarunkowaniach. Dla porządku dodajmy jeszcze, że jeden kraj znajduje się na pograniczu Europy i Azji, Cypr Północny, jeden w Afryce, Somaliland, oraz jeden na Dalekim Wschodzie, Tajwan. Z wymienionych szczątkowym uznaniem dyplomatycznym poza Tajwanem cieszą się Abchazja, Osetia oraz Cypr, które uznaje od jednego w przypadku Cypru do pięciu państw w przypadku pozostałych wymienionych. Chociaż w każdym przypadku droga do ogłoszenia niepodległości wyglądała inaczej, to wśród przyczyn najczęściej stały konflikty etniczne oraz interesy polityczne. Nieprzypadkowo kraje te powstawały w okresach destabilizacji. W większości zajmują niewielką powierzchnię i mają niewielką liczbę ludności, ale skala rozpiętości między nimi jest znaczna. No, przykładowo Somaliland, kraj w rogu Afryki, jest 40 razy większy od Cypru Północnego, a Tajwan swoim zaludnieniem przewyższa Abchazję prawie 100 razy. Jeśli chodzi o Tajwan, a właściwie Republikę Chińską, gdyż taka jest oficjalna nazwa kraju, to jego rząd twierdzi, że jest legalną władzą całych Chin, a władze w Pekinie uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję. Paradoks tkwi w tym, że pierwotnie to Tajwan cieszył się uznaniem i reprezentował Chiny w ONZ. Role odwróciły się w 1971 roku, gdy Tajwan został usunięty z ONZ, a jego miejsce zajął przedstawiciel Chińskiej Republiki Ludowej. Odtąd liczba państw uznających rząd w Tajpej kurczy się. Obecnie stosunki dyplomatyczne z Tajwanem utrzymuje tylko 15 państw, jednak gospodarczy potencjał kraju nie pozwala na ignorowanie go w polityce, w społeczności międzynarodowej, w gospodarce. To też kilkadziesiąt państw utrzymuje z nim nieformalne stosunki. Są wśród nich Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, a także Polska. Tajwan jest również członkiem Światowej Organizacji Handlu, do której został przyjęty w 2002 roku pod osobliwą nazwą Oddzielny Obszar Celny Tajwanu, Pengu, Kinmen i Matsu. Sporny jest status Kosowa.
przez jedne państwa jest postrzegane jako odrębny podmiot prawa, a przez inne jako de jure część Serbii. Ciekawe, że niepodległość Kosowa uznaje połowa państw członkowskich ONZ, w tym USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, także Polska, ale na ten krok nie zdobyły się narody zjednoczone jako całość. Przeciwnicy niepodległości Kosowa, a są wśród nich m.in. Rosja, Chiny, Ukraina, Hiszpania, Rumunia, Słowacja, wskazują, że ogłoszenie niepodległości przez Kosowo było pierwszą po 1945 roku jednostronną zmianą granic w Europie, która może pociągnąć za sobą podobne konsekwencje w odniesieniu do innych regionów. Z tych powodów niepodległości Kosowa nie chcą uznać państwa wielonarodowe, obawiające się secesji części swojego terytorium. Osobno wspomnieć trzeba o terytoriach, których status nie jest uregulowany, ale niepodległościowe aspiracje ich mieszkańców są popierane. Do takich terytoriów zalicza się Saharę Zachodnią oraz Palestynę. Faktycznie pozostają one pod kontrolą sąsiednich państw. Prowadzone są wprawdzie dyskusje, nieraz od wielu, wielu lat, dotyczące przyszłości tych krajów, ale jak na razie nie przyniosły one konkretnych rozwiązań. Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną uznaje 46 państw. Większa część terytorium tej dawnej kolonii hiszpańskiej znajduje się pod władzą Maroka. Miejscowy partyzancki front Polisario, który w 1976 roku ogłosił niepodległość Sahary, kontroluje tylko wschodnie tereny kraju. Republiki nie uznała jednak ani ONZ, ani najważniejsze politycznie kraje świata. Spory o jej przyszłość wciąż trwają. Szczególny jest przypadek Palestyny. Arabowie palestyńscy ogłaszali niepodległość trzy razy. W 1948, 1988 i 2013 roku. Prawo Palestyny do samostanowienia uznała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która przyznała jej w 2012 roku status obserwatora, więc taki sam, jaki ma Watykan. Palestyna jest również członkiem m.in. UNESCO. Utrzymuje relacje ze 120 państwami, chociaż nie ma wśród nich USA, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. W rzeczywistości Palestyna jest jednak państwem bez państwa. Nie sprawuje suwerennej władzy na żadnym obszarze. Nie obejmuje nawet jednolitego terytorium, gdyż jest przestrzennie zdezintegrowana. Wspólnej granicy nie mają Strefa Gazy i Zachodni Brzeg, który jest podzielony na trzy strefy o różnym statusie. Pod bezpośrednią kontrolą Palestyńczyków znajduje się tylko Strefa A, obejmująca Gazę oraz około 30 miast w Cisjordanii. Sytuację komplikuje utrzymujący się od 2007 roku stan dwuwładzy, ponieważ Zachodni Brzeg kontroluje Al-Fatah, a Strefę Gazy Hamas. Palestynę można zatem określić jako strukturę w trakcie powstawania o pewnych znamionach państwa, którym faktycznie jeszcze nie jest. Nasze rozważania nie będą pełne, jeśli nie zapytamy, dlaczego państwa de facto istnieją i komu na tym zależy. Jak się wydaje, powinny być spełnione przynajmniej dwie przesłanki. Silny protektor i korzyść, jaką daje istnienie takiej struktury. Kraje nieuznawane nadają się doskonale do prowadzenia podejrzanych interesów, jak pranie brudnych pieniędzy, przemyt narkotyków i broni. Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach zostały wsparte przez Rosję, ponieważ Moskwa traktowała dążenia tych krajów jako formę nacisku na Gruzję i Azerbejdżan. Chodziło o utrzymanie wpływów w strategicznym rejonie Zakaukazia. Odbudowa przez Rosję wpływów w regionie była również ważną przesłanką poparcia Naddniestrza. Umożliwiało to polityczne oddziaływanie na Mołdawię i ewentualne plany połączenia jej z Rumunią. Jak inaczej wytłumaczyć przetrwanie kraju o tak osobliwym kształcie? 200 kilometrów długości i średnio kilkanaście kilometrów szerokości. Z polityką Rosji związana jest także geneza Republik Donieckiej i Ługańskiej. Zajmują one wschodnie rejony Ukrainy, zamieszkałe w większości przez ludność rosyjskojęzyczną. Prorosyjski separatyzm na Ukrainie uaktywnił się po zmianach politycznych, gdy odsunięto od władzy prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wątpliwe, czy bez wsparcia USA i Zachodu utrzymałby się Tajwan. Jego atutami są strategiczne położenie oraz potencjał gospodarczy. Z kolei Cypr Północny swoje długie istnienie zawdzięcza Turcji, która od 1974 roku utrzymuje tam wojska.
Lista krajów, które ogłosiły niepodległość, jest znacznie dłuższa. Jednak nie każda proklamacja oznacza, że mamy do czynienia z państwem. Nie są nim terytoria, gdzie wciąż trwają walki. Czasem proklamacja niepodległości od początku ma charakter deklaratywny i ma na celu tylko zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej. Dzieje się tak, gdy ruch niepodległościowy jest słaby. Spośród prób secesji wskazać można między innymi Czeczenię, Chorwacką Republikę Herceg Bośni czy Serbską Republikę Krainy na obszarze Chorwacji. Żadna z tych secesji nie okazała się trwała. Z drugiej strony są państwa tylko z nazwy. Uznaje je społeczność międzynarodowa, ale nie mają efektywnej władzy. Zazwyczaj są pogrążone w konfliktach wewnętrznych, ich gospodarka jest załamana, a rząd utracił kontrolę nad częścią terytorium. Kraje takie określa się jako państwa upadłe. Należą do nich m.in. Somalia, Syria czy Irak. Przykład Somalii jest ciekawy z kilku powodów. Od 1991 roku trwa tam wojna domowa, która doprowadziła Somalię do rozpadu. Powstało kilka państewek rządzonych przez lokalne ugrupowania. Rząd centralny kontroluje tylko kawałek terytorium. Stabilizację udało się zachować tylko północnej części kraju, Somalilandowi, którego władze proklamowały w 1991 roku niepodległość. Somaliland to dawna kolonia brytyjska, która w 1960 roku połączyła się z dawną posiadłością Włoch. Obydwie części bardzo się różniły, co nie wróżyło trwałości nowemu państwu. Somaliland zbudował nieźle działający organizm polityczny, ale nie zyskał uznania, chociaż utrzymuje nieformalne stosunki z USA, Wielką Brytanią czy Francją. Jako argument przeciw podaje się, że uznanie Somalilandu pociągnęłoby rewizję granic w innych częściach Afryki. Jak wiadomo, granice te są sztuczne i zostały wykreślone w czasach kolonialnych. Ale z drugiej strony ONZ nie miała oporów, by uznać niepodległość Erytrei i Sudanu Południowego, chociaż kraje te także powstały na drodze secesji. Zawiłości świata polityki sprawiły, że społeczność międzynarodowa uznaje Somalię, która faktycznie rozpadła się, a odmawia uznania Somalilandowi, który istnieje, a jego ludność opowiedziała się w referendum w 2001 roku za niepodległością. Na marginesie warto, przechodząc do konkluzji, na marginesie warto zauważyć, że posiadanie państwa może być niezłą inwestycją. Państwo bowiem niezależnie od rozmiarów przynosi zysk. I to konkretny zysk. Pozwala rejestrować banki, może sprzedawać obywatelstwo, a także godzić się na prowadzenie szemranych interesów. W tej sytuacji nie dziwi groteskowa próba utworzenia w 1972 roku Republiki Minerwy na Oceanie Spokojnym. Wyjątkowość polegała na tym, że republika miała powstać na rafie koralowej, która w czasie przypływu znajdowała się pod powierzchnią oceanu. Pomysłodawcy nawieźli piasku, żeby utworzyć sztuczną wyspę. Ponieważ do tej pory żaden kraj nie ogłosił roszczeń do tego kawałka Pacyfiku, ogłoszono niepodległość. Projekt spotkał się jednak z bardzo dużą nieufnością państw tego regionu, które bardzo szybko i solidarnie uznały prawa do rafy Królestwa Tonga, najbliżej położonego państwa. W ten sposób Republika Minerwy pozostała tylko ciekawostką historyczną. Dziękuję bardzo.